Jak w każdą środę zapraszamy bardzo serdecznie na przegląd prasy śląskiej, który zaprezentuję w dwóch częściach. No i pora teraz przyjrzeć się kilku pierwszym tytułom. Mam nadzieję, że dzięki temu przeglądowi zachęcimy Państwa do tego, abyście sięgnęli po prasę regionalną. Jedno jest pewne, będziemy doskonale wiedzieli, co w trawie piszczy tu i ówdzie. Pozdrawiamy serdecznie redakcje, z którymi mamy przyjemność współpracować. No i rozpoczynamy od tygodnika powiatu Ząbkowickiego. Zerknijmy i sprawdźmy, o czym donosi Echo Tygodnia. A tutaj obszerna relacja z 87. rajdu ziemi ząbkowickiej, szlakiem skalnych grzybów. W Górach Stołowych tym razem odbył się kolejny już 87. rajd ziemi ząbkowickiej. Był to rajd integracyjny dla osób niepełnosprawnych. W sumie w całym rajdzie wzięło udział ponad 150 osób, z czego 22 to osoby niepełnosprawne. Uczestnicy musieli zdobyć 19 punktów, aby otrzymać górską odznakę turystyczną. Więcej na temat rajdu, na temat emocji, które towarzyszyły temu wydarzeniu w tygodniku powiatu ząbkowickiego. A my zerkamy do Gazety Myszkowskiej. Sprawdźmy, co na łamach tejże właśnie gazety Państwo znajdziecie. Szkoła płonie, ale płonie na próbę. Halo, straż pożarna, mamy pożar w bibliotece. Tak mniej więcej brzmiał komunikat, który rozbrzmiewał 26 września w telefonie. To było zgłoszenie próbne, zgłoszenie dotyczące szkolenia, manewrów, jakie urządzili strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w jednej ze szkół. No jak się okazuje, akcja zorganizowana naprawdę wzorowo, akcja na medal. W tej akcji sprawdzili się doskonale nie tylko strażacy, ale również podopieczni miejscowej szkoły, jak również kadra nauczycielska. Szkoła płonęła na próbę. O tym można przeczytać w Gazecie Myszkowskiej. My tymczasem sięgamy po głosy ziemi cieszyńskiej, no a tutaj wracamy do tematu futbolu amerykańskiego. Tym razem przyglądamy się kobietom gladiatorów. O takich kibicach, jakich ma drużyna futbolu amerykańskiego ze Skoczowa, marzy z pewnością nie jedna ekipa piłkarzy. Ciężko znaleźć w regionie drugich tak mocno zaangażowanych i oddanych fanów, a w dodatku tak uroczych. Kiedy skoczowscy gladiatorzy wychodzą na murawę, na trybunach zasiadają ich żony, dziewczyny, mamy, siostry, koleżanki. O tych wszystkich paniach towarzyszących gladiatorom przeczytacie Państwo na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej. To piękna historia i piękny portret osób niezwykle emocjonalnie zaangażowanych w futbol amerykański w wydaniu skoczowskim. Pozdrawiamy Podbeskidzie przy okazji. No i kolejna pozycja, czyli Kurier Zawierciański, a tutaj bardzo istotna notka. Uwaga, uwaga. Poręba, fotoradar Straży Miejskiej ciągle sieje postrach na drodze DK78. W październiku mobilne urządzenie będzie robiło zdjęcia kierowcom w godzinach od 8 do 20. Nie wiem, czy takie komunikaty mogą zupełnie legalnie pojawić się na łamach prasy. No wnioskuję, że tak. Także drodzy Państwo, uważajmy, pomiędzy 8 a 20. Reżyserka podpowiada, że można, tak? Czyli droga krajowa 78, tam zachowujemy szczególną ostrożność. Mało tego, mamy tu konkretne dni wyszczególnione, w których fotoradar będzie aktywny. Nie wiem, czy w te pozostałe dni będzie odpoczywał. No wszystko na to wskazuje, że tak. W każdym razie między 8 a 20 należy zachować szczególną ostrożność na drodze 78 w Porębie, bo tam możecie Państwo fotkę pamiątkową z tego miejsca otrzymać. A to chyba niezbyt sympatyczne wydarzenie i nikt z nas nie lubi, kiedy takie zdjęcia do nas docierają. Nowiny zabrzańskie. Naciąganie z prądem. Uwaga, uwaga, to istotna informacja, bo doszło mnie słuchy, że to nie tylko w Zabrzu zdarzają się tego typu rzeczy. Czy można bez konsekwencji nakłonić kogoś do podpisania umowy, podając mu fałszywe informacje? Okazuje się, że tak. Na szczęście przypadek 84-letniego pana Bolesława
po interwencji Nowin Zabrzańskich zakończył się pozytywnie. Generalnie chodzi o to, że do pana Bolesława przywędrowały dwie osoby podające się za pracowników Centrum Energetycznego, które miałoby się połączyć ze sprzedawcą aktualnym energii urzędującym na terenie Zabrza i nie tylko. Pan Bolesław podpisał umowę, po czym okazało się, że do takiego połączenia absolutnie nie dojdzie, ponieważ nie ma takich planów. W momencie, kiedy chciał odstąpić od umowy, usłyszał, że owszem, może taką umowę zerwać, ale musi zapłacić 300 zł kary związanej z odstąpieniem od umowy. Ostatecznie, jak się okazuje, tej opłaty nie musiał uiszczać dzięki interwencji Nowin Zabrzańskich. Cała historia ma szczęśliwe zakończenie, pozytywny finał, ale właśnie warto przeczytać ten artykuł, żeby się ustrzec przed takimi wypadkami w przyszłości, tym bardziej, że tak jak mówię, przedstawiciele dziwnych firm, dziwnych spółek grasują nie tylko w Zabrzu i możecie się Państwo z nimi spotkać na terenie innych miast. Co proponują, jakich dokumentów nie należy podpisywać, jakich danych absolutnie nie powinniśmy im ujawniać, to wszystko znajdziecie w dzisiejszym wydaniu Nowin Zabrzańskich. No dobrze, i co my mamy tutaj dalej? Za chwileczkę goście w naszym studiu się pojawią. Proszę zostać z nami, ponieważ będziemy rozmawiać o teatrze. No, mam nadzieję, że zachęcimy Państwa do tego, abyście już niebawem swoje kroki skierowali właśnie tam. A ciąg dalszy przeglądu prasy śląskiej jeszcze dziś w Cafe Silesia.